Witam wszystkich. Dziś postanowiłem zacząć prowadzić vloga. Jesteśmy w moim ogrodzie. Człowiek osiąga w pewnym momencie taki wiek, że zaczyna go ciągnąć do ziemi. I co ja tutaj dzisiaj robię? Jest wieczór, jest lato, jest już końcówka lipca i postanowiłem sobie zasadzić winorośl winną. Zamówiłem 15 sadzonek na Allegro i one przyszły właśnie w takim opakowaniu. Więc no, zaraz będę otwierał. Ciekawy jestem, jak to w ogóle będzie zapakowane. Już mam przygotowane tutaj 7 dołków na 50 cm głębokie. Mam też przygotowany nawóz. No i zaraz będę przystępował do dalszej pracy. Obok tutaj pszczoły już się uspokoiły, już nie latają tak intensywnie, choć jeszcze je słychać w tle. No, przejdzie parę ulików weselnych oraz pawilony pszczelarskie. A tutaj las. No i mocno tutaj zarosło. Tutaj teraz dziko wszystko rośnie. Nie ma czasu się tym zająć za bardzo nikt. No to zabierzmy się za rozcinanie tego pudła. Więc sposób na zapakowanie okazał się bardzo prosty. Doniczki zostały ułożone jedna na drugiej i tak zapakowane sadzonki dotarły do mnie. Zaraz to poskładam, mam nadzieję, że są podpisane, bo zamówiłem dwie odmiany. Zaraz to powyciągam i zaprezentuję Wam. I tak, wszystkie 15 sadzonek zostało wyjętych z opakowania. No niestety gałązki na niektórych się połamały. Mamy od lewej 5 sadzonek muskatu odeskiego oraz pozostałe 10 sadzonek to Leon Millot. Muskat odeski posiada owoce białe, natomiast Leon Millot posiada owoce czerwone, zwane są granatowe. No i Leon Millot będzie do wyrobu czerwonych win, natomiast muskat odeski białych. Mam 5 sadzonek. No, nie będzie z tego za dużo wina, ale na spróbowanie, ponieważ jak się zdążyłem już zorientować i doczytać, że owoce z winogrona czerwonego wciśnięte bez przechowywania skórki mogą dać nam wino białe. No jak to tutaj wygląda z bliska? No, tutaj ma jedna sadzonka jest złamana. Ta jest na teraz w dobrym stanie. No, są nierówne te sadzonki. Jedne są większe, jedne są mniejsze. No ale nie należało się chyba spodziewać, że przyślą nam idealnie takie same sadzonki. Gdybyśmy sobie sami pojechali do szkółki, po prostu powybierali. Patrzę na te sadzonki, to się już zaczyna zastanawiać, czy jednak te dziury, które wykopałem, nie są za głębokie. O, tutaj zacząłem się tam zbierać woda. No, ostatnie parę tygodni jest bardzo ulewnych, burzliwych. Więc ta gleba jest bardzo nasiąknięta wodą, a straszyli nas suszą. Przewróciła mi się jedna sadzonka. Nie wiem, czy to wróży dobrze. Nic, biorę się do pracy, mam jeszcze do wykopania 7 dziur. A to do usłyszenia potem. Niestety przez pomyłkę kupiłem sobie za mało obornika, ale rozsypałem go w miarę równo po wszystkich dziurach. Trochę się zasapałem, nie ukrywam. Teraz według tego, co można wyczytać w internecie, na ten obornik powinno się teraz trochę ziemi posypać i dopiero na to umieszczamy sadzonkę. Już jest późno, już jest godzina. Która jest godzina? Już jest 21.
No ale człowiek tak jak jest, ma dużo innej pracy, no to tak to potem niestety wygląda. No nic, no myślę, że się uporam z tym jeszcze w tą godzinę. Jutro muszę o 6 wstać. O, ciekawe jak to będzie. Dobra, lecę dalej. Najwyżej kolejną część tego filmiku dokręcę już jutro. Z nami kolejny dzień suszy. Z nieba się leje. Nie widać tego pewnie, ale czuć. Tak, wczoraj nie udało mi się posadzić wszystkich sezonek. Z tego względu, że no po prostu zmrok już zapadł do tego stopnia, że już nic nie widziałem. Dzisiaj trochę przekarczowałem sobie tutaj ten bajzel, który mam za płotem. Trzeba tam będzie jesienią wejść, po prostu to ogarnąć wszystko. O, sadzonki. 10 sadzonek wróciło na noc do piwnicy i to tak nie wyglądają w zbyt dobrej kondycji. One nie są, te sadzonki przynajmniej nie wyglądają za dobrze. Jutro planuję dać tutaj nawóz. Muszę poczytać sobie, jakie nawozy są najlepsze dla winorośli, zwłaszcza na start. No i myślę, że zdam relację za parę dni, czy tu się coś zadziało, czy to zaczęło jakoś odbijać te rośliny, czy nadal nic z tego nie będzie wiadomo i nic z tego nie wyjdzie raczej. Podlewać dzisiaj nie będę, bo tu się już zapowiada na kolejną ulewę, więc nawet szkoda mojego czasu, że tak powiem. Na jakieś 3 godziny wyszło słońce i tutaj no, pszczoły sobie zaczęły szaleć. No ale nic z tego nie ma po prostu. Jest fatalna pogoda, jeśli chodzi o pożytki pszczele w tym roku. Ule są puste po prostu. Nie ma tego tyle, ile by się chciało. No, miodobranie na pewno będzie, ale raczej bym się nie nastawiał na jakieś gigantyczne zbiory. Może jakby wystąpiło jakieś 5-6 dni pogody intensywnej, takiej dobrej pogody, to by pszczoły zaczęły intensywnie zacząć zbierać pożytek. Może by jeszcze tej lipy coś było. No tak, no to będzie na tyle. Zapraszam do komentowania. Chętnie się czegoś dowiem z waszych komentarzy, bo na pewno trafią tutaj za zawodowi uprawiacze winorośli, winiarze. Jakieś cenne rady się na pewno przydadzą. Jak to u amatora. Jakieś wnioski sobie na pewno z tego wyciągnę. No i zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki wielkie i do zobaczenia.